Reportaż w Trójce. Kiedy jeden z bohaterów dzisiejszego reportażu po raz pierwszy zapalił marihuanę, miał tylko 11 lat. Już jako gimnazjalista został dealerem. Zapraszam na reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Dwie twarze, w którym czworo nastolatków z Ośrodka Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie opowiada o swoich doświadczeniach. Zawsze chciałem stanąć na jakimś wysokim szczycie i poczuć się po prostu jakoś tak fajnie. Ja mam przede wszystkim takie marzenie, żeby się realizować w jakikolwiek sposób artystycznie. I mam jeszcze takie marzenie, że chciałabym działać charytatywnie. Ale to nie wybory na nic. Weź! Chciałbym być kucharzem w przyszłości. Ja jestem marzycielem. Chyba takim największym z marzeń to mieć szczęśliwe życie. Żeby nie zabrakło paszy w domu czy coś takiego. Dużo dzienny i dużo dni. Aha, dobra. Ja to akurat mam mało. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakim ośrodku się znajdujemy? Ośrodek leczenia uzależnień od substancji wszelkich. I ja mam 17 lat. Ja mam 17. Ja mam 18. I ja mam 17. Jak to się stało, że tutaj się znalazłem? Na osiedle wyszedłem na raz zabaw, tam wszyscy się zbierali. Grałem sobie w piłkę jak wszystkie tam dzieci i moich rodziców znajomych dzieci, starsze ode mnie. Ja się z nimi tam trzymałem, grałem z nimi w piłkę na podwórku i tak dalej. I na jednym osiedlu tam mieszkamy. No to oni po prostu wtedy tam palili. Się mnie zapytali, czy chcę, a tam mówiłem, że nie. Po namowach w końcu się zdecydowałem spróbować. Spróbowałem. Wtedy marihuanę. No, w wieku 11,5. Szczerze nie smakowało dobrze. Tylko podobał mi się jakby stan potem. Czułem fazę. No i potem się stało takie oczywiście, jak to każdy mówi narkoman, że takie okazyjne, czasu do czasu, tam sobie raz, dwa razy w tygodniu, trzy, a potem się zamieniło tak, że po 5 razy dziennie. Ale coś tam w okresie gimnazjalnym. A skąd brałeś na to pieniądze? No do rodziców. Dajcie mi na bułkę, na picie i tym podobne, tam dajcie mi na wyjście, bo na pizzę idę z kolegami. Trzymałem też kolegę, który handlował i po prostu mnie cały czas częstował. No i właśnie to on do mnie powiedział, po co masz na to wydawać pieniądze. Możesz mieć to za darmo i z tego mieć pieniądze. Bo miałem gimnazjum połączone z liceum. I po prostu albo mi pisali na telefonie, albo chodzili i pytali się, mówili za ile chcą. I ja zawsze miałem przy sobie wagę i wyważałem i sprzedawałem. Ja cały czas miałem wszystko przy sobie. Naprawdę. Tylko tyle, że w domu sobie odkładałem do piwnicy, a tak to cały czas przy sobie to wszystko miałem. No tak to byłem na przykład na mieście, ktoś się odezwał, no to od razu miałem wszystko przy sobie, szedłem po prostu w ustronne miejsce i lepiłem, ważyłem. Tyle mi się pofarciło, że jak policja mnie złapała, to miałem przy sobie tylko grama. I wagę. No i mam zażyt po prostu postawiony posiadania i handlu. Zaczęło się od dopalaczy właśnie. U mnie to się nazywało Hemol. Potem dopalacze odstawiłem, zacząłem brać dezodorant. Szedłem sobie do sklepu i sobie kupiłem jakieś za 4 zł. Zaczęło się ogólnie od spotkań ze znajomymi. Razem po prostu ćpaliśmy, a potem było tak, że ćpałem sam w domu. Mój mózg przeinaczał rzeczywistość. Na przykład twarz kolegi się zmieniała. To nie był jeden dezodorant. Ćpałem po 3 dezodoranty dziennie. I też miałem takie coś, że traciłem świadomość, że ćpam. Zacząłem drugą butelkę, a potem się budziłem i butelka była pusta. Ja leczyłem się, chodziłem na terapię. Nie byłem w żadnym ośrodku, tylko po prostu jeździłem raz w tygodniu na rozmowy z terapeutą. Terapeuta mnie wyciągnął z tego nałogu, dezodorantu. I takie po prostu miałem uczucie, że chcę spróbować czegoś nowego. Potem zaczęła się przygoda z marihuaną. Doszedłem do takiego momentu, że wynosiłem wszystko, żeby zdobyć pieniądze, żeby zaćpać. Kradłem, wynosiłem na przykład sprzęty, żeby zostawić w lombardzie. Potem musiałem ukraść pieniądze od rodziców, żeby ten sprzęt wykupić. Straciłem kieszonkowe. Rodzice zaczęli zamykać mnie w domu. Był mi zabierany komputer, były mi zabierane klucze od domu, telefon. Mam drzwi, które mają 3 szyby w sobie. I wyrywałem ramkę, wyjmowałem szybę.
i nie patrzyłem na to, czy coś uszkodzę, czy po prostu chciałem wyjść i pójść spać. I tak działo uzależnienie, że w pewnych momentach już no jesteśmy skłonni do tego, żeby kogoś dla pieniędzy. Żeby zaszkodzić drugiej osobie na własny użytek. Doszedłem do takiego momentu, że moi rodzice bali się być w domu ze mną. Uważam, że moi rodzice byli wobec mnie konsekwentni i stawiali mi jakieś wysokie oczekiwania, bo rodzice chcieli, żebym miała same piątki, jak dostałam czwórkę, to było po prostu źle i niedobrze. I to było dla mnie przykre. Moi rodzice po prostu stosowali system kar i na przykład nie rozmawiali ze mną. Pamiętam takie momenty, kiedy rodzice dyżurowali w pracy i zostawałam sama z siostrą, dzwoniłam do rodziców, bo na przykład się czegoś przestraszyłyśmy, ponieważ byłyśmy jeszcze małe, to wiadomo jak to jest z dziećmi. I dzwoniłyśmy po kilka razy, a po prostu rodzice nie odbierali, bo byli zajęci. A u mnie jak ja się z tatą kłóciłem i biłem, to mama po policję dzwoniła. Chodziłem wtedy z domu i mnie po prostu tam nie było. U mnie w domu też nieraz pojawiała się przemoc. Nawet nie chciałam czasami do tego domu wracać, bo ja się bałam, bo nie wiedziałam, czy mój tata jest teraz w dobrym humorze, czy jest w złym humorze, czy mi się zaraz dostanie, czy mi się nie dostanie i po prostu wolałam być od ojca jak najdalej, byle po prostu nie dostać w twarz. Moi rodzice nie są razem. Mnie na przykład nie bito. Nie byłem akceptowany przez ojca. Wyzywał mnie, że jestem pączek i tak dalej, a kiedyś byłem bardzo gruby. No to śmiał się z moich cycków, że są jakieś takie, wie pani, nie czułem się w ogóle taki, może to się wydawać śmieszne, ale jakiś taki problem miałem, zamknąłem się na siebie i tyle, nie? Potem ja sam wszedłem w rolę agresanta, jeżeli chodzi do innych ludzi. W technikum pani od zajęć technicznych do mnie mówiła, że coś zaspany jestem czy coś. Mówiłem, że alergię mam albo po prostu, że mi się spać chce. Mama nigdy tego wprost nie powiedziała, ale miałem cały czas takie wrażenie, że po prostu o tym wie. I mi cały czas mówiła, że to się źle skończy i tym podobne. Bo jak wchodziła na przykład do pokoju, tam po prostu śmierdziało. Albo w piwnicy, jak sobie siedziałem z kolegami na kanapie i ćpaliśmy, no to wtedy też. No to wtedy też nieraz wpadała, albo wypraszała, albo udawała trochę, że tego nie widzi, ale też mówiła mi, że to się źle skończy. Bardzo dużo jakiejś takiej satysfakcji dawało mi właśnie to, na przykład przychodzę do domu i moja mama się nie zorientowała, że udało mi się oszukać, to po prostu czułam się taka spójna, czułam się zadowolona, że ona tego nie widzi. Miałam tak, że ja nie chciałam w ogóle żadnych uczuć przeżywać, przez co potrafiłam stawać się wobec innych ludzi raniąca, potrafiłam być wobec nich agresywna, wyzywać ich i okazywać im po prostu taki kompletny brak szacunku, ale tak naprawdę też tym wszystkim samej siebie nie szanowałam. Też miałam taki problem z tym, że ja w ogóle nie miałam żadnych hamulców, nie miałam żadnej blokady. Że tak jak na przykład piłam ze znajomymi, to już po nie tam siódmym kieliszku oni mówili, że już koniec, a ja po prostu dopóki ten alkohol był, to ja po prostu piłam. Choćbym naprawdę już się gdzieś tam zataczała, to ja dalej piłam tylko dlatego, że był ten alkohol. I tak samo miałam z narkotykami, że kiedy tylko się po prostu pojawiła jakakolwiek okazja, to po prostu już mi się normalnie robiło oczy jak 5 zł i dawajcie narkotyki. Tyle ile było. Nie bałam się o siebie, bo wtedy miałam tak, że nie zależało mi w ogóle na własnym życiu. Często tak miałam, że jak mi coś takiego złego spotykało w życiu, to sobie tak myślałam, że na to zasłużyłam. Tak. No ten ośrodek to dla rodziców może być takie przeżycie, takie umieszczenie w ośrodku. Ale w sumie można powiedzieć, że to jest takie najlepsze wyjście. Tutaj po prostu się uczymy takiej wartości, że my jesteśmy na jakimś poziomie 1, a rodzice są na poziomie 4. Tak w hierarchii. Pracujemy nad sobą, nad swoimi problemami. My to nazywamy nawyki narkomańskie. Czyli no, zostawienie rzeczy, mycie zębów. Takie po prostu codzienne rzeczy, które podczas uzależnienia zapominamy. Praca nad swoją chorobą, praca nad uzależnieniem to w dużym stopniu jest uwarunkowana taką umiejętnością przeżywania emocji na zdrowo i rozmawiania o nich, dlatego dużo naszego czasu wolnego poświęcamy właśnie na rozmowy o tym, jak się czujemy, co przeżywamy, na budowanie relacji z innymi i to jest tak naprawdę podstawa. I ja dwukrotnie uciekłam ze środka. Nabrałam takiego przekonania, że ja się i tak nigdy nie zmienię, bo ja już zawsze będę taka sama. Bo taka jestem, że po prostu jestem narkomanką, że lubię zapalić, lubię wypić, że mnie nie za bardzo obchodzą konsekwencje i tyle. Jak spotkałam takiego mężczyznę, poczęstował mnie papierosem, trochę z nim pogadałam. I on mi opowiadał, że on miał żonę, mieszkanie, że miał jakieś tam w miarę w porządku życie. A w momencie, kiedy z nim rozmawiałam, to już po prostu nie miał tego wszystkiego. Stracił to. I pamiętam, jak szukał czegoś w portfelu i
tym jego portfelu była strzykawka. Zapadło mi to w pamięć, bo miałam w sobie taką świadomość, że ja też tak mogę skończyć. U mnie są schody w mieście i z tych schodów na dole, nad Wisłą, pobiegłem po prostu na górę. Miałem halucynację, że świat się zawala. Myślałem, że umieram po prostu, że w jakimś Matrixie żyję. Duży problem w ogóle z takim, miałem z taką świadomością, czy ja istnieję, czy coś takiego, czy to wszystko się dzieje naprawdę, czy ja nie śnię. Takim samoistnieniem miałem problem, że nie wiedziałem, co się dzieje naprawdę. Przez 2 miesiące. Byłem ostatnio u okulisty i no mam tam podwójne widzenie, no takie skutki tego wszystkiego zażywania. Tak naprawdę teraz są takie czasy, że ja na przykład nawet u siebie w mieście to nieraz po prostu szłam przez środek miasta i czułam zapach marihuany. Gdyby nie taka moja szansa, którą ja dostałam trafiając do ośrodka, to ja naprawdę nie wiem, czy ja bym jeszcze żyła. Wszyscy mamy dwie twarze, uzależnieni. I jedna twarz to jest twarz egoisty, narkomana, kogoś kompletnie nieczułego na potrzeby innych osób. Kogoś, kto w ogóle nie ma sumienia. Kto nie odczuwa emocji i jest obojętny na wszystko. Ja wierzę, że każdy człowiek jest z natury dobry. I my tak samo. I ta druga twarz właśnie pokazuje nas jako osoby wrażliwe, empatyczne, pomocne, wyrozumiałe. Terapia jakby pomaga odkryć to nasze dobro wewnętrzne i stać się właśnie kimś lepszym. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk zatytułowany Dwie twarze.